Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Dziś zapraszam Was na kolejny wywiad na tym kanale. Będziemy rozmawiać o wydarzeniach opisanych w tej książce, o pracy pod tytułem Czerwona Zaraza autorstwa Dariusza Kalińskiego, a moim gościem, moim rozmówcą jest dzisiaj zarówno autor tej książki, jak również takich prac jak Czerwony Najazd oraz Bilans Krzywd. Także drodzy widzowie, specjalnie dla Was pan Dariusz Kaliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Dariuszu, może zacznijmy w ten sposób. W którym roku, po rozpoczęciu działań zbrojnych w 1939 roku, Polska odzyskała niepodległość? Ja mam teraz takie dosyć pytanie, takie trudne, bo wszystko chyba zależy od tego, w tej chwili to zależy to od opcji politycznej tak naprawdę. I no, jeśli weźmiemy tutaj pod uwagę różne, nie wiem, różne jakieś polityczne partie czy jakieś poglądy, no to wiadomo, że dla nich to będzie rok tam 44-45, a dla drugich rok 89. A kiedy to nastąpiło według pana? Znaczy ja myślę, że w roku 44 i 45, gdy ta Armia Czerwona weszła tutaj na terytorium Polski, no to oczywiście to nie było wyzwolenie. Zostaliśmy jakąś kolonią, która tak de facto no, to trwało, powiedzmy to, do tej odwilży gomułkowskiej, tak? Potem mieliśmy jakieś tam, w jakimś stopniu byliśmy uzależnieni, no, ale taką pełną niepodległość no, to odzyskaliśmy w 89 roku. A w tym momencie zabawę się trochę w adwokata diabła i zapytam w ten sposób. A dlaczego akurat w 89? Mieliśmy przecież swoich decydentów, mieliśmy swój rząd, mieliśmy przecież parlament, który mogliśmy wybrać z kandydatów dostępnych. Tak, ale wie pan, no, generalnie byliśmy w pewnej opcji politycznej, w pewnym układzie politycznym, którego no, na własne, znaczy z własnej, że tak powiem, woli tego nie mogliśmy go opuścić. No, wiadomo było, że oddech Wielkiego Brata, ten karnawał Solidarności, gdzie tam no, były jakieś takie złudzenia, że no, Polska jest na drodze do pełnej demokratyzacji, że się wyzwolimy z łap tego niedźwiedzia, tak, w cudzysłowie, no, wiadomo jak się skończyło, tak, trzeba było czekać na prawie 10 lat, żeby tak naprawdę można było pierwsze takie demokratyczne wybory przeprowadzić. Teraz już przejdźmy do samego procesu wyzwalania. Mamy koniec roku 1943. Do przedwojennej sowiecko-polskiej granicy zbliża się Armia Czerwona. Tymczasem w naszym kraju żyje ogromnie wiele ludzi, którzy pamiętają konflikt polsko-bolszewicki z lat 1919-1921. Znaczna część z nich jeszcze w tym konflikcie walczyła. Czego tak naprawdę spodziewano się po żołnierzach idących ze wschodu? Wie pan, trzeba wziąć pod uwagę chyba ten kontekst tutaj bardziej tego 1939 roku. Wtedy, kiedy tak naprawdę to było dwóch agresorów, o czym oczywiście też często zapomina, zwłaszcza ci ludzie, którzy stali, no, uczyli się historii w czasach PRL-u. I to tam przecież ta Polska została podzielona dosłownie na pół i ludzie, którzy mieszkali na tych terenach wschodnich, wiedzieli, czego się należy spodziewać po Sowietach. Przecież te lata 39-41, to one w sumie to niczym się nie odróżniały od tego na tych terenach wschodnich, od tego, co się działo tutaj na terenach zachodnich, okupowanych przez III Rzeszę, gdzie dochodziło do czystek, do wywózek, do grabieży przemysłu. Także to były te same działania, było to same. W pierwszym rozdziale pańskiej książki opisuje pan przepiękne obrazki. Do miast, do miasteczek, do wsi wjeżdżają sowieckie czołgi, kobiety rzucają się żołnierzom na szyję, całują ich, mężczyźni witają ich jak bracie i synów. Mnie osobiście takie obrazki bardziej kojarzą się z frontem zachodnim, tam gdzie walczyli Sowieci i Amerykanie. A ile jest prawdy w tym właśnie powitaniu Sowietów, które pan opisał w swojej książce? Czy to rzeczywiście miało miejsce, czy to jest, znaczy, powiedzmy, to są propaganda? Wszystkie te obrazki, one powstały na podstawie wspomnień ludzi, bo generalnie książka się opiera na tych wspomnieniach. Ja myślę, że to było autentyczne, no bo niestety no, trzeba pamiętać, że no, okupacja niemiecka, no to był czas bezprawia, to było bestialstwo i tutaj no, nic dziwnego, że ludzie, którym jeszcze ta propaganda, przecież tutaj no, działała agentura bolszewicka i PPR-owska, czy jak się tam nazwać, Gwardia Ludowa, Armia Ludowa, ona no, mówiła, że Armia Czerwona niesie wyzwolenie. Zresztą no, też nie ma się czemu dziwić, przecież no, Armia Czerwona, no, de facto Związek Radziecki to był sojusznik naszych sojuszników. Mam wrażenie, że to, no, to były autentyczne wszystkie te
wszystkie te opowieści o tej radości. Kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, obejrzałem m.in. spotkanie autorskie z panem w sprawie czerwonej zarazy, które miało miejsce w Instytucie Pamięci Narodowej. Tam jedna z osób oglądających pańską rozmowę z panem prowadzącym zarzuciła panu, że to, co pan opisuje, to jest margines marginesu. Ja to, co pan opisuje w tej książce, nazwałem m.in. rabunkiem na skalę przemysłową. Okradano zwykłych ludzi z zegarków, z obrączek, z żywego inwentarza, z płodów rolnych. Wykazywano się ogromnym okrucieństwem i przemocą wobec kobiet. Zapytam w ten sposób. Na ile to były czyny maruderskie, a na ile była to zaplanowana akcja? Wie pan, tutaj to też trzeba to rozgraniczyć. I na przykład, znaczy jeśli chodzi głównie o ten zarzut też, że to był margines, no to nie był margines, bo opowieści generalnie, czy źródła, no pochodzą z różnych rejonów kraju tak naprawdę. Marginesem mogły być, nie wiem, jakieś wybiórcze, jakieś ekscesy. Natomiast tutaj tą grabież to trzeba podzielić tak jakby na dwie części, czyli to jest ta grabież, która uprawiana była przez sowieckich żołnierzy na użytek prywatny. Tam jest chyba to świetnie opisane, jak oni tam wysyłali te paczki do Związku Radzieckiego, który potem gdzieś zalegał gdzieś na składach, gdzieś na stacjach kolejowych, ale też i na użytek państwa. I tam wszystkie takie... Państwo głównie interesowało się oczywiście zakładami przemysłowymi i wszystkie te dekrety o wywózce poszczególnych zakładów, one były sygnowane podpisem Stalina, także to było wszystko zaplanowane na wielką skalę. I działo się to, tam też ktoś zarzucał mi, że opisuję rzeczy, które miały miejsce głównie na terenach, które potem się trafiły w Polsce, z podziału tych ziem poniemieckich, czyli te ziemie odzyskane tak naprawdę, tak? Ale to jest nieprawdą, bo tam starannie tam się do tych opisów przygotowywałem i po prostu jest dużo, bardzo dużo jest wiadomości o wywózce zakładów przemysłowych, które znajdowały się przed wojną na terenie II RP. Co ciekawe, tymi zakładami zarządzali oczywiście Niemcy, zwłaszcza na tych terenach przyłączonych, bo to tam wynikało z ich polityki, którą oni tam prowadzili. Ale nawet jeśli to były zakłady niemieckie, to one powstały z połączenia zakładów polskich. Przecież tam cały ten przemysł został wywłaszczony. Wszystko przeszło na... To wszystko poszło w ręce państwa niemieckiego, w III Rzeszy. A w sumie też chciałbym się od pana dowiedzieć, po co była w ogóle ta cała wywózka tego całych zakładów przemysłowych, magazynów? Przecież Stalin doskonale wiedział, że Polska po wojnie tak naprawdę będzie jego. I co miało się stać z naszym krajem? Wie pan, to właśnie co jest widać, właśnie jak to wyzwolenie wyglądało. No to Polska, ta wyzwolona w cudzysłowie Polska po prostu była krajem maksymalnie eksploatowanym. I tutaj też należy pamiętać, że to nie były tylko zakłady przemysłowe, bo tam też to były płody rolne, które po prostu zabierano siłą ludziom, rolnikom. No to przecież to było po przejściu frontu, czyli to jakie warunki to było przed zimą, czyli to ludzie, którzy po prostu przygotowali sobie jakieś zapasy żywności, zostali tych zapasów żywności pozbawieni. A jeśli chodzi o to, tutaj to Związek Radziecki był strasznie zniszczonym państwem, to też nie ma co ukrywać. No, a tutaj były bardzo cenne zakłady przemysłowe, no, w rodzaju tych chociażby tych zakładów, które produkowały paliwo syntetyczne. No to nic dziwnego, że ta technologia niemiecka stała na o wiele wyższym poziomie niż ta technologia sowiecka. Przecież Niemcy wywozili całe linie produkcyjne i potem produkowali po wojnie u siebie wszystkie te urządzenia, czy tam, nie wiem, jakieś przedmioty użytku codziennego pod swoimi własnymi markami. No, przykład nawet taki, to będzie przykład z Wilna, gdzie została wywieziona, to chyba, ale to było w czasie pierwszej tej okupacji, latach 39-41, gdzie zostały wywiezione zakłady Elektrit. I one potem po wojnie te radia, znaczy tam były produkowane radia i te radia przyjeżdżały, były eksport do Polski pod marką radziecką. Co miało się stać z naszym krajem? Mieliśmy się stać czymś do faktu, nie wiem, przygranicznej kolonii? Znaczy wie pan, no to tak jak Stalin powiedział, że no chyba jest trudniej ośrodować krowy, znaczy łatwiej jest ośrodować krowy niż zaprowadzić w Polsce komunizm. Tak naprawdę to, no, czy były plany, bo to tworzenia z Polskiej Republiki, to przecież to nawet w takiej słynnej willi szczęścia, to Małachówce w 1940 roku, gdzie przewieziono tam selekcjonowaną grupę polskich oficerów,
no, w armii II RP, tam wśród nich był właśnie Zygmunt Berling, gdzie tam składano hołdy Stalinowi i zastanawiano się nad kształtem przyszłego państwa polskiego. A trzeba pamiętać, że to wtedy też, że to było już w momencie wtedy, kiedy jeszcze Niemcy i Sowieci byli formalnie sojusznikami, nie było jeszcze mowy o wojnie. I tutaj no, to była kolonia, no przecież to był na szczytach władzy. Sowiecki agent, wojskiem dowodził marszałek Rokossowski, no to przecież to był bolszewik, który potem no, między innymi dzięki jego decyzjom z Poznań w 1956 roku został skąpany we krwi polskich robotników. Nie ma co ukrywać. Jak już rozmawiamy o tych kradzieżach, to bardziej interesuje mnie okradanie zwykłych obywateli właśnie z biżuterii, zegarków, z żywego inwentarza oraz przemoc wobec kobiet. Czy sowieccy dowódcy o tym nie wiedzieli? Znaczy, nie mam tu na myśli dowódców rangi, nie wiem, marszałka Żukowa, Koniewa czy Rokossowskiego, ale zwykli dowódcy batalionów czy kompanii? Znaczy wie pan, to jeśli chodzi o te tereny, które zostały, które na terenie Polski, tam taką główną taką komórką organizacyjną, jak to nazwał, były komendantury wojenne, które tam działały na określonych obszarach i to wszystko zależało tak naprawdę też od charakteru komendanta. No, jak pracowałem nad książką, to tam, nawet chyba w tej książce jest to zawarte, że tam któregoś z komendantów, któryś z komendantów został wezwany na interwencję, bo gdzieś tam, było chyba na Mazurach, gwałcili córkę miejscowego wójta, burmistrza, nie pamiętam dokładnie. No i nie dość, że on, ten człowiek nic nie zrobił, że przyłączył się do gwałcicieli. No to były interwencje oczywiście, ale to też interweniowali też i Polacy, milicja, Urząd Bezpieczeństwa, co by o nim nie mówić. No to też są takie informacje, że po prostu no, tych bolszewickich, tych sowieckich żołnierzy stawiano pod mur i rozstrzeliwano ich na miejscu. Ale też i oficerowie poszczególni sowieccy. No, też są takie tam informacje zawarte w książce. A jaka była skala obrony, jaka była skala interwencji właśnie polskich służb, czy chociażby żołnierzy AK, czy żołnierzy Berlinga? No to trudno, ja tego nie oszacowałem tam, bo nie miałem takich informacji. Tutaj to by trzeba było pewnie przeprowadzić taką dogłębne badania, żeby to sprawdzić. To też na różnych terytoriach to było pewnie różnie. Z tego, co tam wtedy, to było, tą książkę pisałem 6 lat temu, być może są wyszły jakieś nowe źródła, także ja nie mam pojęcia. Okej, w tym momencie chciałbym pana zapytać o dwie rzeczy, które trochę wykraczają poza treść pańskiej książki, ale wydaje mi się, że są z nią nierozerwalnie powiązane. Na początek zrobię dłuższy wstęp, bo tutaj niezwykle ważne są daty. Mamy lipiec 1944 roku. 7 lipca zaczyna się operacja Ostra-Brama, 13 lipca następuje zdobycie Wilna. 17 Wilna oddział wileński AK wraz z podpułkownikiem Krzyżanowskim, pseudonim Wilk, zostaje aresztowany. Potem 20 lipca ma miejsce zamach w Wilczym Szańcu, przeprowadzony przez hrabiego von Stauffenberga. Dwa dni później, 22 lipca, ma miejsce manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli rozpoczyna się instalowanie władzy komunistycznej w Polsce, co też zresztą w swoich dziennikach przewidział Józef Goebbels. Również 22 lipca zaczynają się walki o Lwów. 28 lipca żołnierze polscy we Lwowie zostają aresztowani. I teraz, mamy 28 lipca, to znaczy, że za 3 dni jest 1 sierpnia. Na ten dzień jest zaplanowany wybuch powstania w Warszawie. Czy dowództwo Armii Krajowej w Warszawie przecież głupi nie było, to byli doświadczeni i wykształceni wojskowi. Mam tu przede wszystkim na myśli generała Komorowskiego, generała Chruściela. Czy w związku z tym, musieli wiedzieć, co się dzieje, mieli przecież jakiś wywiad. Czy w związku z tym, jak zachowali się Sowieci, bo przecież skoro zdradzili nas w Wilnie, skoro zdradzili nas we Lwowie, to istniało prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że tak samo zachowali się w Warszawie. Czy w związku z tym nie należało jeszcze raz przemyśleć decyzji o wybuchu powstania? Myślę, że to też, bo tak jak tutaj pan podkreślił, że jest jakaś tam korelacja czasowa, tak? Czyli 28 lipca i 1 sierpnia, to mimo wszystko to w tamtych warunkach to chyba te wiadomości tak błyskawicznie chyba się nie rozprzestrzeniały. Mimo wszystko to są jakieś 3 dni, a no, na pewno była ta łączność, to było zakłócona. Nie wiem, czy tam polscy dowódcy mieli raporty, które już w tym czasie, które mówiły o tym, jak Sowieci postępują na tych terenach polskich, które zostały przez nich zajęte. Natomiast no, z naszego punktu widzenia to oczywiście, no, ja myślę, że to nie było się co łudzić tak naprawdę, że Sowieci nam w jakiś sposób pomogą. Tutaj to jeszcze, no, ta sytuacja, kiedy tutaj Polacy walczą z Niemcami w Warszawie, a Armia Czerwona stoi za Wisłą, to jest tak jakby, no, pokłosie paktu Ribbentrop-Mołotow, no, to jeszcze.
A też wydaje mi się, że Polacy liczyli, że oni po prostu zajmą Warszawę swoimi rękami. No, tak jak tam było mówione, że no, przywitają Sowietów w wyzwolonej Warszawie. A drugą rzeczą, którą chciałbym pana zapytać, to się wiąże właśnie z walkami o Wilno, ponieważ w pańskiej książce, w miejscu, gdzie opisuje pan walki o Wilno, pada bardzo ciekawe nazwisko. Nazwisko Szendzielarz. Chodzi oczywiście o majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka, czyli późniejszego dowódcę 5. Wileńskiej Brygady AK. I teraz też. Żołnierze AK też głupi nie byli. Oni widzieli, co się dzieje, że przychodzi sowiecka swołocz, gwałci, co się da, rabuje, co jest tylko można, ma tak naprawdę w głębokim poważaniu dobro naszych obywateli. Czy w związku z tym mamy jakiekolwiek powody, żeby się dziwić temu, że w lasach powstał oddział antykomunistycznego podziemia, Nie, no który dzisiaj oczywiście, znamy że jako nie. żołnierzy wyklętych? Oczywiście, że nie, tylko i to też trzeba pamiętać, że takie oddziały to nie były tylko w Polsce, ale też przecież na tych terenach Republik Bałtyckich, w Litwie, na Łotwie i to tam. No i przede wszystkim o podejście tej władzy ludowej w cudzysłowie do tych żołnierzy. Przecież należy pamiętać, że AK-owców, którzy szli na odsiecz walczącej w Warszawie, na odsiecz powstaniu, no, wyłapywano i potem ich osadzano w więzieniu na Maj znaczy w obozie na Majdanku, nie w więzieniu, tylko w obozie. Oni chyba zostali pojmani 25 lipca, tak? Tak, tam gdzie hitlerowcy mordowali wcześniej Polaków. Także no, to o czymś to świadczy tak naprawdę. W swojej książce mówi pan też, opisuje pan też proces repatriacji, ale ten proces nazwijmy, weźmy w cudzysłów, ponieważ to tak naprawdę było wypędzenie. Tak zresztą pan zauważa, to samo robiono z Niemcami z tak zwanych ziem odzyskanych. Bardzo tragiczne jest to, co opisuje pan, jak to wyglądało we Lwowie, że żeby powiedzmy wykurzyć stamtąd Polaków, to podsycano ukraiński nacjonalizm. Czy to jest taki ewenement, czy podobne działanie miało miejsce w innych polskich miastach? W Łódzku, w Grodnie, w Wilnie? Generalnie, jeśli chodzi o źródła, to informacja była tylko o Lwowie, ale to, żeby wykorzystać z tamtych stron Polaków, to ta władza sowiecka się nie mała różnych środków, no, jakieś szykanowania, czy jakieś ograniczenia w, nie wiem, dostawach żywności, uniemożliwienia podjęcia pracy, czy narzucenie chłopom jakichś takich wygórowanych kontyngentów. No, no, Polaków starano się tamte tereny z Polaków oczyścić całkowicie. A teraz zapytam tak przewrotnie. Jest pewna książka, o której też wspominałem u siebie na kanale, która tak zwane wyzwolenie opisuje z zupełnie innej strony. Mam tu na myśli powieść autorstwa Janusza Przymanowskiego pod tytułem Cztery pancerni i pies. Zapytam tak przewrotnie, czy nie uważa pan, że ta książka powinna być lekturą szkolną? Ale pod jakim względem? Znaczy, ja to To widzę z książka dwóch stron. przygodowa na pewno się do tego nadaje, ale wie pan, no, lekcji historii to raczej nie, to z tego nie nauczymy. Natomiast to właśnie dzięki takim książkom, no, dzięki właśnie nawet tym czterem pancernym, no, to postrzeganie tego wyzwolenia, ono tak, ono zostało zakrzywione, sfałszowane tak naprawdę. No, to ono tam przedstawia tam tych sowieckich żołnierzy jako dobrodusznych ludzi, niosących Polakom pomoc w każdej sytuacji. No, na pewno tacy byli też, no, ale to, wie pan, no, to też jest takie uogólnienie tutaj tak naprawdę. Znaczy, ja zadaję to pytanie z tego względu, że z jednej strony Cztery pancerni pies nadają się na lekturę szkolną właśnie, że to jest książka Oni chyba, młodzieżowa, ta książka chyba przygodowa. kiedyś była nawet lekturą, o ile dobrze pamiętam, w czasach PRL-u. No, nie była, nie sprawdził pan tego przypadkiem? Nie sprawdzałem, aczkolwiek wydaje mi się, że to rzeczywiście nadawałoby się, ale jeśli chodzi o czasy współczesne, bo wydaje mi się, że byłaby to dobra lektura dla młodzieży właśnie, że to jest książka młodzieżowa, przygodowa, ale z drugiej strony to właśnie można mówić pod względem propagandy, jak to postarano się wymówić, jak to wyglądało naprawdę, bo jak się patrzy na to, jak zostało przedstawione wyzwolenie w Czterech pancernych psach, no to powiem szczerze, że Znaczy, wie Józef pan, Goebbels no, byłby jest taka zadowolony. kwestia. W czterech pancernach, na przykład, chyba z tego co pamiętam, jest tam, ja o tej książce nie czytałem dawno. I tam jest chyba taki wątek dotyczący wyzwolenia Gdańska, dobrze pamiętam, tak? Czterech pancernych. I no, jeśli się przeczyta taką prawdziwą historię tej brygady pancernej, to tam się okaże, że na przykład, że Gdańsk to w tych czołgach, które wyzwalały ten Gdańsk, to tam było tylko sześciu Polaków, reszta to byli żołnierze, którzy stali skierowani do armat zupełnie tej jednostki. Co najbardziej według pana nadaje się na symbol tak zwanego wyzwolenia? Rabunek na skalę przemysłową, niezliczone brutalne gwałty, czy na przykład zaadoptowanie na własne potrzeby takich miejsc jak Oświęcim czy Majdanek? Ja myślę, że to przede wszystkim to podejście tych żołnierzy do Polaków, do prostych ludzi.
I tutaj te gwałty, no, gdzie oni to traktowali te kobiety jako, nie wiem, jako nagrodę za ten wysiłek wniesiony, no, wyzwolenie. I to przecież to miało miejsce nie tylko podczas tego wyzwolenia w cudzysłowie, ale także też po wojnie w czasie tej na przykład obławy augustowskiej. No. Oni to byli panami życia i śmierci, no, na terenach Polski. A właśnie czym tak naprawdę była ta obława augustowska? Bo to był lipiec 1945 roku, formalnie wojny już nie ma i tak naprawdę Polska formalnie już jest niepodległa i tak naprawdę obce państwo dokonuje agresji na niepodległy kraj Tak, ale przeciwko to wie jego pan, obywatelom. to jest właśnie taki kolejny element tej naszej, no, właśnie tego no, jaki to, jaki charakter miała ta nasza niepodległość. No, tam były wojska sowieckie, ale były też i służby polskie. No, i chodziło o to, żeby wyczyścić tamten rejon z tej partyzantki połakowskiej. Tam jeszcze podziemie niepodległościowe było dosyć silne. Tak na koniec chciałbym jeszcze pana zapytać, czy jak pan patrzy na to, jak wyglądało wyzwolenie Polski, to czy widzi pan dużo podobieństw pomiędzy tym, co Sowieci robili w latach 44-45 w Polsce, a tym, co robią żołnierze radzieccy, przepraszam, rosyjscy obecnie na Ukrainie? Niech pan weźmie pod uwagę to, jak formalnie to wyzwolenie przebiegało, czyli od Polski został oderwany kawał, połowa kraju właściwie, a w drugiej części Stalin osadził no, swoich, swoje, swoją agenturę na szczytach władzy. No i po prostu wystarczy porównać teraz to, co Putin próbuje zrobić na Ukrainie, czyli z tego, co tam, znaczy jesteśmy skazani oczywiście na jakieś przekazy medialne, tak, bo, ale no to patrząc na to, to on usiłuje oderwać tą wschodnią część Ukrainy od państwa, a zachodnią nie wiem, czy zostawić samą sobie, czy stworzyć jakieś państwo kadłubowe. No to bardzo podobna to jest ta sytuacja. Bo jak czytałem pańską książkę, to co pan opisuje, co się działo w Nemersdorfie, to jak dla mnie to jest wypierz wymaluj Bucza. No tak, no to plus właśnie zachowanie tych oddziałów rosyjskich, gdzie no, widać, że to się od 80 lat to tam niewiele się zmieniło w mentalności tych żołnierzy i te słynne tam te pralki czy mikrofalówki, no to w tamtych latach, tam 40 były zegarki i rowery. No. Zmieniły się tylko przedmioty codziennego użytku, które są tak pożądane teraz przez nich. No jak się to porównuje, to na przykład ludzie tacy pokroju marszałka Żukowa czy Koniewa kradli dzieła sztuki, jakieś tam No, wie dywany, pan, gobeliny. z tego co pamiętam, to Żukowa nazywali pierwszym sowieckim oligarchą. Jak już Stalin miał z nim na pięku, tam weszło do niego NKWD i tam według raportów, to jest chyba lat 40., według raportów to po prostu tam bogactwa tam były niewyobrażalne, tego co on tam przywiózł z tych pokonanych Niemiec. No, ci zwykli żołnierze właśnie kradli zegarki czy biżuterię, tak jak teraz Rosjanie kradną właśnie mikrofalówki, zmywarki, lodówki czy nawet sedesy. Znaczy, no, wie pan, no, ci na szczytach władzy zawsze mają większe możliwości, większa skala, na większą skalę sobie się zaopatrzyć. Wystarczy, że każdy żołnierz zostanie zobligowany do tego, żeby przynieść dowódcy jakiś fant, tak jak było. Zresztą nie tylko on, tak jak pan też opisywał, że żeby w ogóle pociąg odjechał, to trzeba było dać komuś prezent w postaci flaszki No to wódki. tak, no to była ta sytuacja właśnie z tą repatriacją, tak? Gdzie no. Znaczy, no, maszyniści wiedzieli, że Polacy tu już nie wrócą, wiedzieli, że mają jeszcze jakieś tam pewnie pieniądze i po prostu no, były składki robione na to, żeby ten pociąg dojechał w tym ogóle. Oceniono wszelkie przeszkody do te po prostu po drodze, niby jakieś takie wyimaginowane. Te pociągi się zatrzymywały w szczerym polu i no, maszynista musiał dostać po prostu jakąś odpowiednią działkę, coś wykupiony, dopiero ruszał dalej. Dziwnego, że te transporty czasami jechały do Polski kilka tygodni też do miejsca docelowego. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że mój materiał się wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytaj. Są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!